Cześć, a dzisiaj w końcu jedna z ciekawszych czynności serwisowych w Smarciku, czyli wymiana kompletnego rozrządu. Łańcucha, kół, napędu pompy oleju, ślizgów itd., itd. Po co to w ogóle robić? No bo opinie są różne. Niektórzy twierdzą, nie warto tego wymieniać, przecież ten silnik wytrzymuje 100 czy 150 tysięcy kilometrów, trzeba to remontować, wtedy się rozrząd wymieni. Inni twierdzą, że w ogóle nie trzeba go wymieniać, bo on wytrzymuje 300-400 tysięcy kilometrów. No tak. Przy czym. Może i te założenia też są słuszne, natomiast co do tego mojego egzemplarza, on ma 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Nie wiem tak do końca, czy był kiedyś wymieniany, czy remontowany. Na remont nic nie wskazuje. Możliwe, że był wymieniany. Tutaj moje przemyślenia na ten temat pojawiają się w filmiku, kiedy wymieniam świece zapłonowe, link w opisie. Natomiast tak czy siak nic nie wskazuje na to, żeby on wymagał jakiegokolwiek remontu. Czego nie mogę powiedzieć o samym rozrządzie. Ten rozrząd, po pierwsze słychać, jest takie charakterystyczne szuranie. Po drugie, przy schodzeniu z obrotów na biegu jałowym, bo tak można kolokwialnie powiedzieć, popierduje z wydechu. Wypadają zapłony. I po trzecie, jak złapiemy tutaj po zdjęciu korka za łańcuch, to słychać go. Kiedy go podnosimy do góry, raz, że unosi się z koła, a dwa, że kiedy go szarpniemy troszeczkę mocniej, słychać jak się obija tam niżej gdzieś o jakieś elementy napinające. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale słuchajcie. Jest luźny, jest rozciągnięty. W związku z tym zdecydowałem, że go wymienię, żeby mieć z tym spokój. Co będzie potrzebne tak naprawdę do takiej wymiany? Oczywiście kompletny zestaw rozrządu. Koła górne, dolne, koła na wał, koła od pompy oleju, łańcuszek od pompy oleju, ślizgi, uszczelniacze. Taki zestaw kompletny udało mi się kupić na Allegro za 330 zł. Myślę, że to jest bardzo dobra cena. Z tym, że uważajcie, bo zestawy te bywają w różnym stopniu kompletacji. Czasem nie ma napędu pompy oleju czy innych elementów. Dalej, uszczelki kolektora ssącego, uszczelka pokrywy zaworów, filtr oleju, olej, bo siłą rzeczy trzeba będzie go zlać, więc przy okazji wymienię. Do wszystkich części i akcesorii, które będę używał, macie link w opisie, także nie trzeba się zastanawiać, co wybrać. To są rzeczy, które ja używam dobrej jakości i w najlepszych cenach, jakie udało mi się znaleźć na Allegro. Co ponadto, przyda się schemat z momentami dokręcenia, z ustawieniami kół. To oczywiście Wam pokażę już przy samej pracy, co, jak ustawić, gdzie są znaki. Dysponuję czymś takim, także bardzo to ułatwia. Filmu nie będę pokazywał, może czy inaczej, w filmie nie będę pokazywał wszystkich czynności związanych, jak dokładnie odkręcić którą śrubkę, dlatego że trwałby on nieskończenie długo. Tak. Pokrótce będziemy się skupiać na kluczowych czynnościach, na co faktycznie zwrócić uwagę. Tak, żeby była to taka wiedza w pigułce. Uważam, że jak ktoś się będzie brał za wymianę rozrządu, no to podstawowe pojęcie, co jak rozkręcić, musi posiadać. Inaczej lepiej, żeby się za to nie brał. A co tu trzeba będzie rozebrać? Na pewno zdemontować kolektor ssący, czyli przepustnice, tutaj układ dolotowy, przewody, świece. Wykręcić ten kolektor, cewki, zdjąć pokrywę zaworową. Trzeba będzie ściągnąć miskę olejową. Rozrząd jest pod pokrywą. Z tej strony silnika ją też trzeba będzie wyciągnąć. Po rozebraniu tego wszystkiego będzie widać jak na dłoni cały nasz rozrząd. Wówczas pokażę krok po kroku, co odkręcić, gdzie tam, na co zwrócić uwagę w szczególności. Z trudniejszych tematów, poza samym tam ustawieniem rozrządu, może to nie jest trudniejsze, ale na to trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. Przypuszczam, że może być kłopot z odkręceniem śruby trzymającej koło opasowe, bo ona jest dokręcona dosyć mocno. Myślę, że od fabryki nigdy nie była ruszana, ona jest tam na dole. Spróbuję pneumatem, jak nie pneumatem, to są jeszcze inne metody. I co? Myślę, że tyle. Trzeba się brać do roboty. Zaczynam od zdjęcia zderzaka, podniesienia auta, zdjęcia koła i sukcesywnie wybieranie tychże
elementów. Jak interesują Was na przykład, jak wyciągnąć przewody, czym, to zachęcam jeszcze raz do filmu z linku w opisie, tam o wymianie świecu na ten temat mówiłem. Sam kolektor ssący trzyma się na kilku śrubach, tutaj ich oczywiście nie widać, ale myślę, że jak porozpinam te wężyki, obejmuję przewody, no to będzie do nich jakiś tam sensowny dostęp. Zaznaczam, że nie zamierzam wyjmować silnika do wymiany tego rozrządu i myślę, że to uda się zrobić w ten sposób. No i aktualizacja sprawy. Jak widzicie, już rozgrzebane. Czy da się wyjąć kolektor dolotowy w smarcie bez opuszczania silnika? Tak, da się. Jest to raptem 6 śrubek, łepek E10 od góry przez kolektor. Jest ciasno, trzeba wypiąć wcześniej przewody zapłonowe. Do tego potrzebne jest takie dorobione urządzenie. To już kiedyś Wam pokazywałem przy okazji wymiany świec zapłonowych. Wyciąga się to jakieś takie kluczyki, powiedzmy sobie, przegubowe, kombinowane, ale to jest wykonalne. Bez większych problemów, tak? Teraz oczyszczam tutaj ten temat, wykręcam cewki, oznaczę sobie przewody, który gdzie tam był, żeby tego później nie pomylić. Tym bardziej, że nie wiem, ile mi ta praca zejdzie, być może kilka dni, bo też nie mam aż tyle czasu, żeby podejść do tego tak na raz. Więc lepiej sobie wszystko opisać. Zostały tylko do zdjęcia wężyki paliwowe z kolektora i tyle. Wcześniej zdjęta przepustnica, jeden wąż do prowadzający powietrze do kolektora dolotowego, kilka wężyków podciśnieniowych i póki co tyle. Oczyszczam zaraz tą powierzchnię, oczywiście po uprzednim zabezpieczeniu tych otworów dolotowych. Oczyszczam powierzchnię wokół pokrywy zaworów. Odkręcam ją, tutaj też widzę, jest E10 i zobaczę, jak to wygląda pod spodem. Zacząłem od góry, na dole jeszcze żadnych czynności nie podejmowałem, bo tak akurat było mi wygodnie. Nie ma to znaczenia, czy najpierw zacznie się rozbierać dół, miskę i koła i tak dalej, czy górę. A dalej wygląda to tak, po zdjęciu cewek, podpisaniu i odwinięciu tych wszystkich kabli na bok, odkręciłem 6 śrubek od pokrywy zaworów i teraz jeszcze je nie ściągałem, także oficjalne zdjęcie, jedną ręką, da się, ok. Co od razu warto wspomnieć, tu jest taki separator oleju, to przed składaniem warto rozebrać i wyczyścić w środku. A jak to wygląda w 24-letnim smarcie? Bardzo przyzwoicie, tutaj w zasadzie nie widać śladów zużycia po wałku, przynajmniej tak organoleptycznie, ale dzisiaj nie o tym, sam rozrząd. Teraz będzie można lepiej zobaczyć to, po co to w ogóle rozbieramy. Nie wiem, czy to widzicie, jak ten łańcuch jest luźny. No, to jest właśnie przyczyna tego, dlaczego to jest demontowane. No i cóż. Wszystkie otwory, do których mogłoby cokolwiek się dostać, wężyki, przewodziki, wszystko jest pozaślepiane w taki czy inny sposób, żeby uniknąć awarii w przyszłości z tytułu jakiegoś zaniedbania, bo gdzieś tam coś wpadnie, brudy i tak dalej, i tak dalej. Z góry to jest na ten moment tyle. Teraz schodzę pod spód, trzeba będzie zdjąć pasek osprzętu, u mnie od klimy jest zdjęty, bo jest nienabita, także kiedyś coś tam grzebałem, nie zakładałem go z powrotem. Może się zajmę to w tym roku. Zlewam olej, ściągam miskę olejową i po kolei pasek i to wspomniane wcześniej koło pasowe wału, które pewnie jest dosyć mocno przykręcone. Mam nadzieję, że to jakoś sensownie pójdzie. Jak na razie wszystko się odkręca bardzo łatwo, nic się nie urwało, także nawet przyjemna praca póki co. Aha, i ty, jeszcze jak już tu jesteśmy, jakby kogoś kiedyś interesowało, gdzie jest w smarcie rozłusznik, o, tu jest, kawałeczek go widać. Na ten moment jeszcze nie musiałem do niego zaglądać, mam nadzieję, że nie będę musiał, ale jeśli, no to ten, tu jest jakaś droga, żeby się do niego dobrać. Przypuszczam, że jak się wymontuje termostat, te węże trochę odchyli, no to może da się go tędy właśnie wyjąć. Bez jakichś większych kombinacji, ale to tylko teoria. Ok, do rzeczy, bo się rozgadałem. Idę pod spód. Dobra, aktualizacja działań. Jak wykręcić
Tę śrubę na Torx E18 od koła pasowego, już na początku spodziewałem się, że będzie z tym walka. W momencie, kiedy pneumat nie daje rady. Owszem, ja mam niedużą sprężarkę, on tam nie dysponuje nie wiadomo jaką mocą, ale tak naprawdę to nic z tego nie wyszło. Jak to zablokować? Modele bez klimatyzacji w tym kole pasowym mają tutaj takie podłużne otworki. Da się w to włożyć na przykład jakąś breszkę, zaprzeć o ziemię i jest punkt podparcia, żeby odkręcić tą śrubę. Ale modele z klimą, tak jak mój, czegoś takiego już nie mają. I teraz wymyśliłem to tak, myślę, że najsłuszniej jest możliwe. Po zdjęciu miski olejowej, tutaj też oczywiście nie ma żadnego miejsca, żeby złapać wał, wyjąłem zaślepkę ze skrzyni biegów. Włożyłem tam nasadkę 17, żeby nie wypadła. Zastosowałem zwykły ścisk. Nasadka z uwagi na to, że tutaj jest, o, tam jest śruba. Po prostu owinąłem ją taśmą, żeby nie uszkodzić tej obudowy, żeby mi tutaj nie wypadała, tak? Więc nasadka złapana ściskiem i bez problemu tą śrubę da się odkręcić, nie posiadając specjalnych narzędzi, i koło pasowe mamy zdjęte. Także w tym momencie reszta operacji powiedzie się sukcesem na pewno, bo tu już zostało tylko kilka śrubek na torksik E10, które trzyma aluminiową obudowę z tej strony. I powinienem widzieć cały rozrząd. Kluczowe jest to, że tu jeszcze od góry to się ściąga, od strony pokrywy zaworów są wkręcone dwie śrubki, które trzymają tą obudowę, także nie wolno o nich zapomnieć. Zaraz Wam pokażę je z wierzchu. Tam w środku, tu jest jedna, tam jest druga. I o tym trzeba pamiętać przy odkręcaniu tej bocznej pokrywy. No i co, demontuję te śrubki. Odklejam tą pokrywę, oczywiście jest jeszcze sklejona na jakąś masę, tam nie ma żadnej uszczelki. I tak samo będę to składał na jakąś masę, nie występują uszczelki do tego. Także jeszcze trzeba się chwilkę posiłować, żeby to odlepić. Rozrząd będzie na miejscu, wtedy już pokażę krok po kroku, jak go ustawić, gdzie są znaki, co, jakimi siłami dokręcić. Demontuję sobie, jak widać, te elementy w łańcuch, napinacz, tutaj napinacz od łańcuszka pompy oleju. Generalnie rzecz biorąc, no tutaj żadnej większej filozofii to wszystko nie wymaga, więc nie pokazuję. Ten napinacz się po prostu ściąga, tak samo jak i ten ślizg, wysuwa się tylko z trzpieni. Zaczęła podobnie tutaj koło zębate głównego łańcucha rozrządu, tak? Wystarczy, że suniemy je. Nawet nie wymaga zbytniej perswazji jakimś cięższym narzędziem. Zastanawiam się jedna rzecz, jak na razie jeszcze tego nie ogarnę. Tu jest koło zębate na wale, które napędza pompę oleju. Okazuje się, zobaczcie, w ogóle zobaczcie, co się dzieje. Ono tam jest luźne, wał stoi w jedną i w drugą, no nawet nie potrzeba narzędzia. I teraz tak do końca zgłupiałem w zasadzie. O co tu chodzi? Przecież to tu powinno stać dębowo, razem z wałem, kiedy wał się obraca, powinno napędzać pompę oleju. Tymczasem chodzi dookoła. I wiecie, okej, pomyślałem, dobra, może jakieś łożysko jednokierunkowe, coś, ale nie, to są zwykłe stalowe kółka, tak? Tutaj nie ma żadnej filozofii. W związku z tym zdemontuję to i obejrzę, co tam się stało. Czyżby ściął się, czy był ścięty klin, który to koło unieruchamia. No, taka ciekawostka. Generalnie o to chodziło, więc nie było problemów z brakiem smarowania, ale mocno daje mi to do myślenia. Zdemontuję, podzielę się z Wami opinią na ten temat. No i w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed chwilą, jak widzicie, to kółko już zdjąłem. Okazuje się, że tu to drugie koło, które napędza pompę oleju, nie ma żadnego klina, ono jest tylko tutaj tak nasadzone. Trzyma się na zasadzie ścisku, jak jest dokręcone koło pasowe odpowiednią siłą. No i tak. Trochę to bez sensu. Można byłoby ten klinik przedłużyć
i byłby pewniak, a tak to jakoś budzi moje wątpliwości. Jak będę to wkładał, to nowe koło na czysty odtłuszczony wał, posmaruję to takim specjalnym klejem do mocowania łożysk z Loctite'a. Tak, może niepotrzebnie, a owszem i tak dalej. Ale tak to zrobię, wtedy będę miał pewność, że to się nie obróci, nie ruszy. Bo w tej formie to tak mi się nie do końca podoba. Jak widać, zamontowałem już większość. Tu jeszcze na imbus jest rureczka, która doprowadza olej. Też jest nowa w zestawie rozrządu, także odkręcam tą śrubkę imbusową. Wymienię ją na nową, no w zasadzie zwykła rurka, ale może w środku też jest zanagarowana, czy jakkolwiek. Tego nie wiem. Został jeszcze jeden ślizg. W sumie nie najgorszy, mógłby nawet zostać, ale już jakieś tam podrobienie ma. Nie ma to sensu, jak mam nowy, trzeba wymienić. I te górne koło. Dobra, teraz krótko zmięźlej na temat, jak ustawić rozrząd. Te dwie kreski, to jest górne koło oczywiście, te dwie kreski to jest płaszczyzna głowicy. W górnym kole od rozrządu jest tutaj taki otworek. To jest ten otworek, ten tutaj. On musi się pokrywać płaszczyzną głowicy, być jakby przez płaszczyznę tak przepołowiony, widoczna tylko połowa. To jest prawidłowy punkt położenia górnego koła rozrządu. Co do dolnego, czyli tu. Na obudowie, którą zdemontowałem, jest taka wypustka i na kole pasowym też jest takie wcięcie. Jedno z drugim ma się pokrywać. Koło jest na klinie, więc pasuje tylko w jedną stronę. Przechodząc do praktyki, wygląda to tak. Obudowa, koło. Tutaj jest takie ledwo widoczne wcięcie. Maleńkie. A to jest ta wypustka. To się ma pokrywać. Oczywiście teraz, żeby ustawić wał na odpowiednią pozycję, muszę nasunąć jeszcze raz na chwilę tą obudowę. Czy to bardziej będzie potrzebne przy samym składaniu, żeby trafiło wszystko jedno w drugie. Na ten moment ustawiam to tyle, o ile demontuję stary łańcuch, napinacz, czyszczę tam to wszystko, a dopiero przy składaniu pierwotnym będę dbał o to, aby to trafiło idealnie w punkt, tak jak to ma być. W tej chwili ten łańcuch i tak już mi przeskoczył tam o ząbek czy o dwa, jak obracałem wałem, dlatego że ten napinacz jest taki, jaki jest. Jeszcze jak był olej w układzie, to było to wszystko względnie napięte. Teraz jak olej zleciał, no to już jest całkiem luźno i bez kontroli. Ok. Pokażę Wam to, jak założę nowy łańcuch, resztę gratów, jak to wtedy ustawić na samochodzie. Wiecie co? Poddałem się z tym ślizgiem i z tym czpieniem. Cała teoria mówi, że to powinno wyleść. Praktyka pokazuje, że niekoniecznie. A nie chcę tam nic odwalić, bo bym musiał potem kombinować z opuszczaniem silnika albo z wyjmowaniem go z powodu jednego trzpienia. Ten ślizg nie jest zły. Będzie chodził. Tu mnie coś zastanowiło. Ta wypustka. Jest, na wałku jest takie wyrobienie, wyżłobienie. Coś tu nie do końca jest ok. I to samo na tym starym kole. Nie wiem, czy kamera to odda. Ten pin powinien być okrągły, a nie jest. Jest jakiś taki wyłupany, wyrobiony. Wałka nie zmienię na ten moment. Posmaruję tutaj płaszczyznę też dodatkowo klejem do łożysk. Po to, aby unieruchomić to koło, bo ono obecnie po włożeniu na miejsce ma jakieś tam pół, może do milimetra nawet luzu w prawo, w lewo, z uwagi na to właśnie, że tamta obsada jest trochę wyrobiona. Ale do rzeczy, to jest akurat przypadłość mojego egzemplarza. Standardowo u innych nie powinno to występować, tak myślę. Klucz 36, tutaj na wałek. Nowe koło, dokręcamy to 21 Nm, a potem jeszcze plus 90 stopni. Tak mówi autodata i tego będę się trzymał. Tutaj na tym kole jest taki pin okrągły. Ten pin ma wejść w ten wypust tutaj i będzie wszystko si. Kwestia tego ślizgu.
Jak widać, nowy siedzi już na miejscu. Prawidłowo powinno być tak, że tutaj tą śrubką M6 wkręcaną w trzpień z jakimi przez jakieś dystanse powinno dać się to wyciągnąć i wtedy wymienić ten ślizg. Natomiast ten trzpień nie chce współpracować, a ja nie chcę go urwać. W związku z tym to się da wyjąć i włożyć bez demontażu tamtego trzpienia. Otóż, żeby to zdjąć, przesuwamy maksymalnie w lewo. Plastik delikatnie się nagnie, to ustąpi. Wychodzi włożenie w podobny sposób, tylko że dociskamy ślizg tutaj od dołu. Wskakuje na miejsce. No mnie udało się to tak i wyjąć i włożyć, więc tym samym demontaż tego trzpienia do tej czynności nie jest konieczny. Tak to wygląda złożone. Tylko ten ślizg został stary. Nie będę z tym walczył. Jest w porządku, to przeżyje ten samochód. Tak przypuszczam. Te dwie śrubki, 12 Nm, czyli leciutko. Tak to się ma po założeniu pokrywy. Masy uszczelniające oczywiście nie za dużo, żeby gdzieś tam się do środka za mocno nie dostała. Troszkę więcej tutaj na styku uszczelki pod głowicą, ale też bez przesady. Ta śruba 140 Nm i potem plus 90 stopni. Oczywiście z założoną blokadką z tej nasadki 17, tak jak wcześniej Wam pokazywałem. Idzie to bez problemu. Co do ustawienia na znaki. Jeszcze jak mamy zdjętą miskę olejową, pierwszy tłok ustawiamy maksymalnie do góry. Dwa pozostałe będą niżej. Dalej jest tak. Widzimy znak na kole, to małe wcięcie. Pokrywa się z wypustem w obudowie, pokrywie rozrządu. To dolne koło, górne. Od strony koła widać nasze koło rozrządu górne. Niestety kamera tego nie uchwyci, bo nie ma tutaj takiego dobrego podejścia. Natomiast otworek, który wcześniej Wam pokazywałem, pokrywa się, jest w połowie wysokości płaszczyzny głowicy. Tyle. Rozrząd ustawiony prawidłowo. Można składać dalej. Rozebrałem separator odmy w pokrywie zaworowej. Zobaczcie, co tu jest. Jaka to jest maś. No masakra. Także jak będziecie mieli kiedykolwiek pokrywę zjętą, to warto to rozebrać. Uważajcie, bo tu jest taka, kiedyś była gumowa, teraz jest już półplastikowa uszczelka. Przypuszczam, że nie do dostania, także delikatnie z nią przy wyciąganiu tego. Czyszczę to wszystko, na pewno będzie ten układ działał dużo lepiej niż z czymś takim w środku. I zobaczcie na to, zaraz będę zakładał pokrywę zaworów, ale chodzi o pokazanie tego łańcucha. Spójrzcie, on w tej chwili nie ma żadnego luzu, tu się nic nie rusza, jest napięty, mimo że jeszcze nie ma ciśnienia oleju w układzie. To jest tylko napinane samym napinaczem, dlatego tutaj widać jak na dłoni, po co ten rozrząd był wymieniany. I jak widać, działa. Przejechał już jakieś 500 km po naprawie, po wymianie rozrządu. Jakie są plusy? No przede wszystkim zmienił się dźwięk, nie ma już takiego chorobotania jak było wcześniej. Ponadto pracuje równiej, na wolnych obrotach pracuje zdecydowanie równiej. Jednak te czasy domykania są prawidłowe, zaworów to się da odczuć, tak? Ten poprzedni stary rozrząd, to jednak był zużyty, może nie tyle sam łańcuch jak się okazuje, bo on wyciągnięty był w nieznacznym stopniu po przyłożeniu do nowego, chociaż to nie jest jakieś tam badanie specjalistyczne. Zużyty był napinacz. On nie napinał prawidłowo, przez to był luz na tym rozrządzie. Ponadto było widać zużycia na kołach. Jak widzieliście, ślizg został stary, nie chciałem się z tym walczyć. Był w dobrym stanie. Zdecydowanie polecam taką operację. Tak naprawdę nie wiem, ile ten rozrząd miał przejechane, bo o ile auto ma ponad 200 tysięcy przebiegów, o tyle silnik najprawdopodobniej był wymieniany z tego czasu. No. Trudno mi określić, jaki przebieg był w rozrządzie, który zdemontowałem, ale był zużyty. Wiem, że niektórzy nie zgodzą się, że nie warto tego robić, że pewnie silnik niedługo będzie wymagał remontu i tak dalej, bo takie są odbiegowe opinie. Otóż jak na razie ten sprawuje się bez zarzutu, nie pobiera żadnych płynów, więc nie mam powodu sądzić, żeby coś tam w przyszłości najbliższej było z remontem tej jednostki związanego. Także rozrząd warto było wymienić. Koszt takiej operacji jakieś 500 zł razem z wymianą oleju, wszystkimi uszczelkami i tak dalej. Linki do części w dobrych cenach macie w opisie tego filmu, także zachęcam, tam można nabyć. Na Allegro, tak? Tam z tego co szukałem jest najtaniej, no i jest te tematy są dostępne. Jakbyście mieli jakieś pytania,
Co do tego, jak co tu było zrobione, jakieś wątpliwości, pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam, do następnego, cześć!